Okej, na częstotliwości Oskar Sierra 129 Norwegia. Proszę, tam była chyba stacja 311. Witam, witam Krzysztofie, Zbyszek z tej strony. Ty już moje QTH to bardzo dobrze znasz. Powiedz mi, jak to idzie. Teraz do ciebie mówię z trzyelementowej delty. No Zbyszek, no idzie pięknie, idzie pięknie. Sygnał był chyba 4, może nawet 5 w porywach. Ale powiem Ci, bardzo to jest stabilne, modulacja jest mocna i to słychać, że to jest po prostu z anteny dobrej. A jak masz ustawioną antenę w tym momencie, over? Pytałeś, jaka to jest antena? Nie, nie, jak masz ustawioną, jak masz tą deltę ustawioną? A nawet wiesz, lekko chyba na bok od Ciebie, tak bardziej tutaj na Anglię, ale Ty zaraz nie będę zmieniał. Najwyżej się przełączę na patyka. Zobaczymy, jaka jest różnica. Teraz do Ciebie mówię z patyka. Jak to idzie w tej chwili? A weź na deltę. Okej, no to wiesz, jak ona do mnie bokiem stoi, to nie jest miarodajne, bo raz będzie ona lepsza, raz będzie patyk lepszy, nie? Ale jak masz ustawioną bokiem do mnie, to lepiej zostań na patyku, Zbyszek. Także no jest dobrze, ale początek, jak mi tu ryknąłeś, to bardzo to głośno był, over. Tak, jasne. Słuchaj, teraz ja ją szybciutko przestawię na ciebie, tak prawie idealnie postaram się to zrobić, czyli idealnie na północ, bo to tak mniej więcej wychodzi. O, w tej chwili chyba jest i dobrze. A, to ty masz tam rotor. Myślałem, że musisz tam wybiegać na dwór i ją tam kręcić tym masztem. No to jak tam na Bałtyk ustawisz, na północ, do góry, to powinno być gitara. No to właśnie w tej chwili chyba jest ten maks. Chyba najbliżej prawdy. No to powiem ci, że tak... chyba, że propagacja taka jest dziwna, nie? Bo to pływa. To też nie ma co się tym sugerować. A jak ty mnie odbierasz w tym momencie? Bo ty musisz tak ustawić się na mnie, żebyś mnie najlepiej słyszał. To jest takie najbardziej miarodajne. Over. Jasne, jasne. No słuchaj, ja Ciebie tutaj miałem przez chwileczkę na delcie na 9 plus 10, a w tej chwili troszeczkę wjechało. Czuję, że to też z propagacji wynika. Kąd jest korespondent? Posłuchaj, mam jeszcze jedną taką prośbę. Już pytam. Na chwilę włączę drugą wkładkę w mikrofonie, bo prawdopodobnie ona trzeszczy, jak na dwóch nadaje, na tej antenie. Byśmy to sprawdzili. Nie ma sprawy, Zbyszek. Zbyszek, kolega tutaj pyta, skąd ty nadajesz? Miejscowość Studnie z pod Radomia, 20 km na północ od Radomia. Kolego, doleciało? Jak nie, to powtarzam. Studnie, miejscowość Studnie z pod Radomia, 20 km na północ chyba od Radomia, jak ja dobrze to zapamiętałem. Kolega pytający odebrał? A to Marek, tak? Przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, pozdrowienia, tutaj jest Bytowa, operator Marek, pozdrawiam kolegę. Okej, no to jest Zbyszek z miejscowości Studnia. Marek, film już jest na YouTubie, także można go tam oglądać. A ja Zbyszko zapytam, czy on Ciebie odbiera. Nie, nie, Marek nadaje miejscowość Bytów, to jest północna Polska, Marek, dobrze mówię? Zbyszek, Marek nadaje z Kaszub Pomorskie Województwo, over. Tak, oczywiście, no to widzisz, że ta antena i na Polskę tutaj będzie działać, to jestem bardzo szczęśliwy, podłączyłem teraz tą drugą wkładkę. Wiesz co, ta jest bardziej taka chyba awanturnicza modulacja z tej wkładki, taka bardzo nerwowa, tamta była taka, też była bardzo głośno, ale jednak bardziej stonowana, ta jest taka trochę awanturnicza modulacja. O, ta jest taka węższa, taka zawężona modulacja, ale bardzo, bardzo poprawna, jest bardzo poprawna, ale taka zawężona, wiesz o co chodzi, over. Tak, bo ja zawęziłem tutaj filtrem, mam takie ustawienie 400-2000. Okej, no to jak dla mnie, to możesz śmiało tam na maksa się rozkręcić, czyli około 3 kHz, nie wiem z jakiego radia nadajesz, ale chyba coś takiego. Jezu, 997A.
No to ona ma tam na pewno ma 103 tysiące. Od 100 do 3000 będzie najlepsze audio. Pykaj śmiało. Ja mam też Jesu mniejsze, ale taką samą szerokość ma i to na pewno będzie najlepszy Zbyszek. No i powiem ci, to jest najlepsze. To jest najlepsze, tylko musisz pamiętać, żeby nie za blisko do mikrofonu i będzie gitara. Aha, jasne, no fajnie. Dużo mi pomogłeś, wiesz, bo to jest w zasadzie zielona jest zestrojona, postawiona już tak jakby na pewniaka i jestem bardzo zadowolony. Kolejny kolor, że będzie może racja. I tutaj podpowiedziałeś, także fajnie się. Kolega z Kaszub ma na imię Maciek, Marek, przepraszam, Marek Tango Romeo Charlie 05, proszę. Mobil Ostrów Wielkopolski, Radio Charlie 05, Marek, okej, okay, dzięki wielkie. Ale dokładnie miejscowość pamiętasz? Poczekaj, no Macie, Marek, podrzuć mi tą miejscowość, bo zapomniałem znowu miejscowość tam do kolegi z Kaszub, Marka. Okej, okay, to jest miejscowość Bytów, Bytów na Kaszubach. Doleciało?